Prognoza pogody, Celestyna Grzybyta, dzień dobry. Najbliższa noc w całym kraju już bez przymrozków. Na termometrach zobaczymy od 4 stopni na Podkarpaciu do nawet 9 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce. Zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami większymi w Polsce południowo-wschodniej. Słabe opady deszczu będą się pojawiały od Opolszczyzny aż po zachodnią Małopolskę, przez centrum, po Kaszuby i regiony północno-wschodnie. Nad resztą kraju ma być pogodnie, ale nad ranem lokalnie na wschodzie i w górach możliwe pojedyncze mgły. I jutro początkowo jeszcze też może być tutaj mglisto, natomiast przed południe na przeważającym obszarze zapowiada się dość pogodnie. Jedynie na Pomorzu stopniowo zaczną się pojawiać opady deszczu. Po południu strefa z deszczem będzie obejmowała regiony zachodnie, ale też ziemię łódzką, Warmię, Mazury i północne Podlasie. Na Pomorzu miejscami te opady będą miały charakter umiarkowany. Na pozostałym obszarze pogodnie, najwięcej słońca na południowym wschodzie. No i zrobi się cieplej, od 12 do nawet 15 stopni. Wiatr w północnej części kraju i w centrum chwilami w porywach do 55 km na godzinę, nad morzem do około 65 km na godzinę, a w Sudetach nawet do 90. Ciśnienie będzie spadać, ale pod wieczór zacznie znowu rosnąć. W weekend znowu zrobi się trochę chłodniej, ma być do co najwyżej 13 stopni. W sobotę deszcz popada w pasie Wybrzeża aż po Suwalszczyznę oraz w Tatrach. Na szczytach to będą opady śniegu z deszczem lub śniegu, poza tym ma być słonecznie. W niedzielę najwięcej słońca, najwięcej przejaśnień ma być na południu kraju, ale dopiero po ustąpieniu porannych mgieł. Poza tym więcej chmur, a na krańcach północnych miejscami wciąż możliwy przelotny deszcz. Więcej informacji wieczorem. Do zobaczenia.